Okej, moi drodzy, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w takim króciutkim filmie zapytawczym. Mianowicie, słuchajcie, kwestia jest następująca. Czy chcielibyście, bym zrobił na YouTubie oczywiście serię streamów z gry Might and Magic 3? I czy byście to oglądali? Dlaczego pytam? Chodzi mi taki pomysł po głowie od dłuższego czasu, żeby nagrać całą serię Might and Magic poza pierwszymi dwoma częściami. No i trójka jest na cenzurowanym w moim przypadku, ponieważ tam jest jeden save do... na wszystko, tak? Zakładasz grę i masz jeden save na wszystko. Nie ma czegoś takiego, że sobie nowy, świeży save zakładasz, masz parę save'ów. Nie. Jest po prostu jeden slot na całą rozgrywkę save'u, przez to ja nie chcę ryzykować ogrywania tej gry poprzez robienie filmów. Takiego klasycznego nagrywania ze względu na to, co mi się ostatnio wydarzyło przy Legends of Amberland, tak? Że tam musiałem parę razy powtarzać odcinek. No, przy Might and Magic 3 powtarzanie odcinka, żeby nie wchodziło w grę przy jednoslotowym zapisie. To po pierwsze. Po drugie, forma streamingu. Forma streamowania, zwłaszcza na YouTubie, mi bardziej odpowiada w tym przypadku, ponieważ po pierwsze, no ja nie ryzykuję, że coś mi się spieprzy, tak? Zawsze na żywo ktoś mi może powiedzieć, że stary, nie widać obrazu, nie widać gry i tak dalej, nie? Albo coś jest za cicho, za głośno. Ja też widziałbym coś takiego na podglądzie i mogłem odpowiednio szybko zareagować. To po pierwsze, po drugie, to co streamuje się na YouTubie zostaje na YouTubie, więc i to zostaje na amen, więc mi potem by tylko została edycja takiego odcinka, dodanie jakiejś miniaturki i to wszystko de facto. Zatem moi kochani, to takie ode mnie pytanie. No właśnie, dlaczego was pytam? Dlatego, że cały projekt stoi pod znakiem zapytania takim, że na tych streamach musiałbym je ktoś oglądać, tak? Ja się nie łudzę, ja nie mam dużej ilości widzów na tym YouTubie, tak? Ja często te moje serie nagrywam do tak zwanych archiwów, czyli liczę na to, że ktoś tam później sobie zobaczy, nie? Zresztą tak prawdopodobnie jest, patrząc po statystykach. Ale no, streamy to już zupełnie co innego i biorąc pod uwagę frekwencję widzów na moich twitchowych streamach, które ostatni czas zawiesiłem, no wolę się po prostu upewnić, czy tutaj na YouTubie ktoś by po prostu oglądał. Streamy by się odbywały w piątek. O godzinie 20 by się zaczynały, byśmy nie kończyli koło 12, może pierwszej, jakbyśmy mieli entuzjazm rewolucji tak zwany. Generalnie chodzi mi o to, żeby te parę godzinek sobie w tego Might and Magica trójkę pograć, pośmiać się, pokomentować, żeby wynikła z tego jakaś fajna rozmowa, żeby też ta seria została u mnie na YouTubie też do oglądania w przyszłości, żebym nie musiał tego ściągać jakimiś dziwnymi streamlabami, innymi wynalazkami z Twitcha, tak? Bo z Twitcha się da na YouTube ściągać, tylko tam mówię, to się ściąga jakimiś podejrzanymi programami. No dobrze, moi drodzy, to tylko tyle. Chciałem was zapytać. Odpowiedź proszę, nadsyłajcie w tym tygodniu.
tym tygodniu, czyli tam od no do czwartku, powiedzmy, mówmy się, do czwartku chcę mieć pewną waszą odpowiedź odnośnie piątkowego streama. Czy tak, czy nie? Chcę poznać waszą opinię na ten temat. Jeżeli nie, to okej, rozumiem, tak. Ja też nie zamierzam się dla samego siebie tych streamów prowadzić. A jeżeli tak, no to cóż. Będzie fajnie, tak? Pytanie podstawowe na koniec. Podsumowując, czy chcecie, żebym zrobił streama z gry Might and Magic 3, streama takiego odcinkowego? No dobrze, moi drodzy, to na tyle. Na razie, cześć.